Siemanko, pokażę ten obecnym kopiowaniem od znajomych, jak skopiować sobie i wstawić te samoloty do hangaru bez zapełniania tam hangaru innymi samolotami, wlatywania, żeby nie dostać deadslota oczywiście. No i jeżeli to też pojazdy z DMO i są takie pojazdy, do których wsiadamy i nas wyrzuci, to jak skopiować je, żeby tam można było nimi jeździć. Bo tutaj przy tym obecnym kopiowaniu trzeba jeździć, odjechać od miejsca kopiowania, aż nas wciągnie do mobilki. Nas przy niektórych tam pojazdach z tego DMO właśnie nic się nie da, bo wsiadamy i nas wyrzuca. Ale tu głównie chodzi o pokazanie, jak skopiować samolot i go przepchnąć do hangaru. No to potrzebujemy mobilne z przechowalnią. Tutaj jeden motor, który nam się nie powtarza w grze, w żadnym innym garażu, także kupcie sobie jakiś taki nietypowy motor, dwuosobowy oczywiście. No i hangar i tam jakiś samolot. Standardowo jest tam ten Kuban chyba, bo go będziemy wzywać. I teraz jak kopiujemy, no to będziemy musieli właśnie ten motor, który mi nie powtarza się w żadnym innym garażu z mobilnego, go będę odsyłał, a wzywał jakiś właśnie samolot na stratę. Tu nie ma kółka, to muszę to przestawić. Także no, pamiętajcie, bo tam już ktoś się pytał, czy musi być pojazd, jak się kopiuje, musi być w mobilnym. Nie, jeżeli zwykłe samochody, to nie musi, może być wzywany z obojętnie jakiego garażu, ale no jeżeli samolot, no to musi być to motor jakiś, co się nie powtarza w garażach, no i musi on być w mobilnym. Tak jak tutaj, ja wezwałem motorek z mobilnego. No i dobra, do rzeczy. Wsiadamy, znajomy do nas się dosiada, klika tą pauzę, podjeżdżamy pod mobilne, klikamy strzałkę w prawo. Znajomego wyrzuci, my ten motor właśnie odsyłamy, a wzywamy jakiś samolot na stratę z hangaru. Jak się pojawi na mapie, podchodzimy do niebieskiego kółka, szybko najeżdżamy na wejść ze znajomymi członkami ekipy. Jak ten napis nam zniknie, potwierdzamy, ale jeszcze musimy wybrać postać z fabuły, anulować komunikat. Czyli tak, samolot jest dostarczony, wybieramy postać z fabuły, komunikat anulujemy, wchodzimy do niebieskiego kółka, szybko na dół, najeżdżamy na to wejść ze znajomymi, potwierdzamy. Teraz tak, my znowu na czarnym ekranie, postać wybieramy z fabuły, komunikat anulujemy. I żeby teraz jeździć lub latać, jeżeli to jest pojazd z DMO, no jeżeli to jest od znajomego, no to nie trzeba tego robić. Znajomy teraz wychodzi z naszego mobilnego, rejestruje się w SecuroServ i przez prezesa odpala nam jakieś zadanie VIP-a, najlepiej turystę. Ale to może, musi dopiero odpalić po wykonaniu tych czynności, które się robi przy kopiowaniu. Odpala turystę, my teraz, jeżeli to pojazd DMO, wsiadamy, możemy nim jeździć, latać, pływać. No i odlatujemy zwyczajnie, aż nas tak daleko, aż nas wciągnie do mobilki. No że to DMO, z DMO, no to ja tam miałem cały czas czarny ekran, musiałem sobie zniszczyć mobilne, ale to mniejsza z tym. A teraz, żeby przepchnąć ten samolot z mobilnego, no znajomy musi najlepiej iść na kreatora i wrócić do nas na sesję, no bo on ma cały czas odpalonego tego turystę, chyba że będziecie czekać te 15 minut, aż się skończy. I tu robicie tak samo, wzywacie ten motor, który używaliście na początku, znajomy do was dosiada, podjeżdżacie, dajecie w prawo, klikacie postać z fabuły, anulujecie do mobilki, szybko na wejść ze znajomymi członkami ekipy, jak to zniknie, potwierdzacie. Znowu postać z fabuły, anulujecie, znajomego jak wczyta, musi opuścić mobilne, a wy odjeżdżacie znowu, aż was wciągnie do mobilki. I wtedy akula jest już przepchnięta do samolotu, do hangaru,
wy macie z powrotem pojazd na stratę. No i możecie dalej kopiować. No mówię, to jeżeli to było w przypadku demo, tego turystę znajomy musiał odpalać. Jeżeli tam kopiujecie normalny od znajomego samolot, to nie trzeba tego turysty wcale. Ale jeżeli właśnie tak robicie, że tam z DMO przenosicie sobie samolot, kopiujecie, no znajomy odpali wam turystę, żeby można było nim latać, o ile nie możecie, no bo jeżeli nie możecie latać, wywala was, tak jak mnie tu pokazywałem, no to no musi wam odpalić te zadanie VIP-a. I żeby zaś właśnie przepchnąć, no musi opuścić sesję i wrócić do nas z powrotem. Tu jest cała ta filozofia, jeżeli chodzi o pojazdy z DMO, którymi nie można się poruszać, o tak to powiem. Tu jeszcze pokażę kawałek z hangaru, że jest akula w hangarze, już jest git. Pozdrawiam, elo.